Dagmaro, książka o więzieniu. Bardzo ciekawy temat, ale na pewno dość trudny. I chciałam zapytać, jaka była Pani najtrudniejsza sytuacja w więzieniu? Jak nie mam tęsknota za dzieckiem, ale taka sytuacja, która miała miejsce właśnie tam, na miejscu, podczas tego pobytu w więzieniu. No nie wiem, chyba jak już podpisywałam zwolnienie i nagle mnie cofnęli, że jednak nie wychodzę. No cały czas było źle i traumatycznie, więc jakby ciężko teraz. Cały czas było źle. Nie było jednej takiej sytuacji, która się gdzieś tam wryła w pamięć i jest takim bolesnym wspomnieniem? Było, ale to było zbyt dużo tych sytuacji, więc no tak, żeby tak jedna jakaś taka... No ciężko było na pewno, jak zobaczyłam Konana po 9 miesiącach. To na pewno było ciężko. Bardzo ten moment, ale no całokształt był bardzo zły. No. No tak, no okoliczności raczej niesprzyjające. No nie, to nie w czasy, to nie były w czasy. A był taki moment w więzieniu, kiedy czuła się Pani niebezpiecznie, że czuła się Pani zagrożona? Nie. Tam, no jesteśmy pilnowani, tak, tam nie ma tak, że boisz się, że ktoś coś ci zrobi. Nie ma czegoś takiego. No tak, bo na filmach często pokazują... A nie, to nie pani... słuchajcie, to bzdury, szczególnie w naszej polskiej rzeczywistości, to co oni opowiadają w tych serialach, które wypuszczają, albo w filmach, jak jest w kryminale, to w ogóle to jest śmiechu warte, no. Nie byli, nie widzieli, to niech nie mówią, no. Na pewno nie jest tak, jak pokazują, bo czegoś takiego jak takie przemoc, terroryzowanie, współosadzonych, to czegoś takiego nie ma. Na pewno jest jakaś, zdarza się przemoc werbalna, oczywiście, i mogą być incydenty jakby siłowe, tak, ale to jest szybko jakby gaszone, no. Nie ma, że siedzisz, jesteś cały czas terroryzowany non-stop i nikt nie reaguje, nie, czegoś takiego nie ma. A jak wyglądał okres po wyjściu z więzienia? Czy to było tak, że musiała Pani korzystać z terapii, z pomocy psychologa, czy potrafiła sobie Pani poradzić sama z tym wszystkim, co tam się działo? No bo to ciężko. Nie, no ja sobie poradziłam, tak, aczkolwiek mam przyjaciółkę psycholog i cały czas jak coś się dzieje, ona jest. Jakby Konan bardzo, dla Konana było to gorzej niż dla mnie. Tak, no... Dla niego było gorzej, więc długo była terapia, ale rodzinna, tak? Kwestia dbania o siebie w więzieniu. Widziałam w książce, że był problem, no bo dwa razy w tygodniu, tak? Dobrze mówię, dwa razy w tygodniu mogliście korzystać z łazienki, można tak to nazwać. Łazienka, fajnie by było. No. Widziałam też w książce, że pisała Pani o tym, że można mieć 30 kilo rzeczy swoich, a 25 kilo były to kosmetyki. No tak się zdarzyło, no. Jak wygląda dbanie o siebie? No bo nie wiem, na przykład malowanie włosów. No dla kobiety to jest dość ważna rzecz. No pierwszym razem, właśnie chyba, ja niby chyba tego nie opisywałam w książce, ale pierwszym razem to jak sobie odro zrobiłam i to jeszcze najgorsza z firm, nie będę tu antyreklamy robić, bo tylko taka była w sklepiku, to jak włosy zrobiłam, to do połowy musztarda, no to przecież wszyscy się śmiali, tak? No, ale no jakoś sobie tam trzeba radzić. Na wszystko człowiek znajdzie sposób. My mamy niesamowite pokłady pomysłów w sobie jako ludzie, więc na wszystko znajdujemy sposób. No właśnie, bo mówi się tak, że czasami się skrobi cegłę, żeby zrobić sobie makijaż, ale to chyba aż tak tragicznie nie jest. To nie, to może gdzieś na Kamczatce, ale nie u nas. A kwestia takiej, no wiadomo, czystości, czyli dwa razy w tygodniu, a w przypadku, no kobiety mają trochę trudniej, jeżeli chodzi o czystość. Nie, no codziennie jest, jest zlew, była ciepła woda, także no jak chcesz, to kochanie, chcesz, to się umyjesz w kubku. Jak chcesz być czystym, umyjesz się jej w kubku, nie ma problemu. No właśnie mi się zawsze wydawało, że kobiety mają pod tym względem trudniej, a szczególnie w więzieniu, gdzie jeszcze te okoliczności, no tak jak Pani sama mówiła, że no jest ciężko i te okoliczności... No jest, ale kochanie, są ludzie, co mają przepiękne wanny i kurwa są brudasami, a chcesz, to się w małej misce umyjesz, tam też sobie radziłyśmy. Dobrze, to teraz trochę zmienię temat. Chciałam Panią zapytać o drożyznę, bo teraz cała Polska, cały świat praktycznie żyje tym, że jest bardzo drogo. A czy Panią jakoś to dosięgnęło? Czy czuje Pani te zmiany, które zachodzą teraz na świecie i w Polsce? Ja nie płaczę, ja nigdy nie płaczę. Wszystko jest okej. Okay. Co będę płakać? No takie czasy. Trzeba czekać na lepsze i modlić się, żeby nie były gorsze. No. Nie tylko my płaczemy, cały świat jest w kryzysie, więc jakby nie jesteśmy w tym temacie jakimiś tam szczególnymi poszkodowanymi, tak? No trzeba sobie jakoś radzić, no tak. No co będę płakać? Ja nie należę do tego typu gwiazd, co płaczą, a za chwilę kupują auta albo jeżdżą na wczasy. Ja nie jestem ten typ, ja nie płaczę.
No właśnie, pytam dlatego, bo często rozmawiam z gwiazdami, one mówią, że czasami sobie muszą odmawiać różne rzeczy. No to czasami... one może są gwiazdami, ja nie jestem gwiazdą i dlatego nie płaczę. Gwiazdy płaczą, Kazimierska nie płacze, nie narzeka. Kazimierska daje sobie radę. Trzeba będzie, pójdę kopać rowy. Nie ma problemu.